Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starembystrem już po raz drugi, przystępując do 8. edycji akcji Odblaskowa Szkoła, doskonale zdawała sobie sprawę z wagi edukowania najmłodszych w kwestii bezpieczeństwa pieszych na drodze. W ostatni wtorek października w placówce miało miejsce podsumowanie całej akcji. Myślę, że to jest naprawdę potrzebne. Nie tylko jako szkole, jako że wydarzenie w szkole, ale przede wszystkim właśnie dzieciom, które później przenoszą to, bo przenoszą na grunt domowy, na grunt sąsiedzki i mam nadzieję, że po prostu będzie to owocowało też na zaś, na przyszłość. No i w przyszłości też będziemy dalej nie zraszać się, tylko będziemy dalej kontynuować, brać udział w następnych edycjach. Z każdym rokiem na polskich drogach przybywa samochodów. Świadomość prawidłowych zachowań pieszych jest ważna, a wiedza na temat bezpieczeństwa niezwykle cenna. Na jakim świetle nie wolno przechodzić przez ulicę? Na czerwonym. Bardzo dobrze, na czerwonym. Czy można wsiadać do obcych samochodów i brać coś od osób nieznajomych? Nie. A dlaczego nie wolno? Bo mogą cię porwać. Bardzo dobrze. Na jakim świetle można przechodzić przez ulicę? Na zielonym. Bardzo dobrze, na zielonym. W ramach akcji Odblaskowa Szkoła placówka w Starembystrem przygotowała dla najmłodszych konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Uczniowie tutaj popisali się bardzo dużym zaangażowaniem. Prace plastyczne można oglądać na auli. Te artystyczne dzieła są właśnie wyeksponowane i można je oglądać jeszcze do połowy listopada. Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starembystrem zetknęły się z istotnym tematem bezpieczeństwa. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie sposób podejścia do tematu. Pogodny, wesoły i pełny entuzjazmu. Dzieciaki jeszcze raz powiedziały, co jest ważne, aby zachować to bezpieczeństwo na drodze. Przedstawili modę odblaskową, inscenizacje słowno-muzyczne, bo muszę tutaj też się pochwalić, że w ramach trwania całej akcji zorganizowaliśmy naprawdę wiele, wiele przedsięwzięć. Między innymi maszerowaliśmy przez ulicę Nowego Targu, zrobiliśmy nietypowy Dzień Nauczyciela w plenerze, gdzie mieliśmy ognisko odblaskowe połączone z quizami i zabawami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I tutaj dziękujemy bardzo serdecznie policjantom z Czarnego Dunajca, którzy uczestniczyli również w tym ognisku, no i którzy zapewnili nam bezpieczne dojście do właśnie miejsca celowego. Edukowanie najmłodszych o zagrożeniach płynących z braku ostrożności to szczególnie ważna kwestia. Zrealizowany przez Starobystrzańską Szkołę projekt możemy niczym nauczyciel pochwalić, a do dziennika wpisać ocenę celującą.